Wolności ulicami miasta. Pokojowo i z uśmiechem, czyli 11 listopada na dwóch kółkach. Motocykliści o 16 wyruszyli sprzed willi marszałka Piłsudskiego w Sulejówku. Rajd zorganizowano w ramach kampanii Rok Niepodległości. Manifestowanie niepodległości w niecodzienny sposób, w kasku i skórze na lśniącym motocyklu. Taki pomysł mieli warszawscy miłośnicy dwóch kółek. Według organizatorów pozytywne i spontaniczne świętowanie warto naśladować. Dlatego motocykliści wyruszyli sprzed willi Milusin w Sulejówku i przejechali ulicami Pragi na drugą stronę Wisły. Pokojowy rajd zakończyli przed kinem Palladium, gdzie zaplanowano patriotyczny koncert. Zagrają Lux Torpeda, Kasia Kowalska, Oddział Zamknięty i Ramona Rey. Koncert potrwa do późnego wieczora.